witam serdecznie. Jestem na kąpielisku w Drzewicy. Tu jest taki zalew, jezioro, kąpielisko. A tu jest parking, a tam jest plaża. Idziemy na plażę. Ładne kąpielisko, zadbane. Plaża jest mała, także szybko je oblecę. Tam jest podobno źródełko. Jakby to być cudowne czy coś. Wczoraj pytałem się, bo ludzie tu z tymi bajeczkami chodzą. Pytam się, po co z tą wodą chodzą? A mówi, że tam jest źródełko i wszyscy tam biorą. No to ja też się potem przejdę. Jest pierwsze jakieś żelastwo, nie wiadomo co to jest. Coś ołów chyba, tak mi się wydaje. Idź do kapsy. Jest i kapselek. No. Dobrze jest. Idziemy dalej. Jest następny, ale to jest wódeczka. Nie piwusiek. Do kapsy. Znowu kapselek. Ale tu taki dziwny sygnał, bo jakby podwójny. Zobaczę, może coś jeszcze jest. O, jest coś. Jest. Złotóweczka. No, chociaż tyle. Bo już 1/3 obeszłem. Na razie czyściutko jest. To deszczyk zaczyna padać. Żadnych sygnałów. Ale widać, ktoś tu już kopał. Jakieś większe oddyńce. Pokopię i zobaczymy, bo deszcz pada, muszę schować kamerę. Niestety, tylko folia była. Do kapśki. Coraz zimniej się robi. Trzeba kończyć szybko to i zmywać się do źródełka. Rewelacji nie ma. Ale woda jest ładna. Nie widzę, żeby tu ktoś kopali w wodzie. Idę zanieść sprzęt. Wezmę paniaczki 5-litrowe i idę tam do źródełka. Mam pomeniaki i nie zawaham się ich użyć. Oczywiście napełnić. Pogoda paskudna. Mur i zimno. I wiaterek, i deszczyk mały. Rozmawiam teraz z panią, która wiozła cały rower tych beniaczków. Pytam się jej, czy to woda się nadaje do picia. Ona mówi, już 30 lat pije i żyje. No to ja też będę żył. O, i cały czas leci. To jest głębinowa studnia. Z tego, co mi mówiła. I co najważniejsze, ta woda nie ma kamienia. Nie odkłada się kamień w ogóle. Także wziąłem dwa baniaczki, już napełniłem. Już pokazuję napełnione, bo nie wiem, czy się tam to nagrało. No i będziemy próbować tej wody. No to wlejemy wodeczkę. Ciemno tu mam jakoś dzisiaj, nie wiem dlaczego. No świeć. Odpalamy je. Ale najpierw muszę zakręcić. No, kawka już jest zagotowana. Można wlewać. Źle się z tego leje, bo się zawsze rozlewa. Trochę. Teraz mleczko dodamy. Bo bez mleczka mi nie smakuje. No. Nie ma się czym chwalić. W sumie znalazłem, już wam pokazuję, kopareczkę sprawna na chodzie. To jest chyba obciążnik wędkarski. No i złotóweczkę. Jestem na trasie w stronę południa, tak jak ostatnio mówiłem. Kieruję się na pustynię. Ci co wiedzą, to wiedzą, jaka to pustynia. Jestem w takim ładnym lasku. Tu są jodły, sosny. Ładnie tu jest. Taki parking przy trasie. Troszkę odpocznę i jadę dalej. A więc widzimy się na następnym ujęciu. Kto wie, może w jakimś ładniejszym jeszcze. Bardziej niż to.
taki ładny obiekt sakralny. Okolica też jest śliczna. Góry świętokrzyskie są właściwie niskie. Szary mech porasta, drogi kamieniste. Ach, te góry świętokrzyskie. I teraz pod górkę. No też radę, merci. Jestem na pustyni Błędowskiej. Spróbuję tam wejść wysoko, abym się tu nie zakopał. To jest jedna część tej pustyni, a tam dalej jest druga. Ale pięknie tu. Coś pięknego. Niestety nie wejdę tutaj, zamknięte jest. Punkt widokowy, czubatka. Ale ślisko. Podziwiajcie to, co ja. Nie będę schodził na dół, bo tu jest za ślisko. I podobno są tam wilki. Wilki mnie zjedzą. Bu! Zdechnął od razu. Gdzie tam? Zamknięte! Otwierać policja! Musi być piękny widok z tego. Czas na podsumowanie tego ostatniego odcinka. Nie było w nim szukania, bo pogoda była. Tego i musiałem wracać na południe do Sosnowca w sumie. A propos Sosnowca, to też tak jakby życia tu było, chociaż dzień trwa już więcej niż 10 godzin, to jakoś czasem są takie dni, gdzie niewiele się dzieje. Jakaś taka energia, czasem się zdarza taka brak słońca chyba. Ni to wieje, ni to trochę pada. Czas naładować akumulatory, bo zbliża się weekend, a już za tydzień pierwsze poszukiwania, sobota na polach, niedziela chyba też, ale wszystkie szczegóły się dowiemy w okolicach maksymalnie wtorku. Myślałem, że nie wyjadę stamtąd, bo tam dosyć stromo było, ale merci dał radę. Gorzej było ze zjazdem, bo tam nie za bardzo było odśnieżone i posypane i na jedynce, żem się kulał tak powoli, powoli, ale się udało. Jak ja sobie przypomnę, dla mnie lata dzieciństwa, te duże mrozy to były minus 30, a teraz mówią duże mrozy, to jak 10 to już jest szok, to już jest katastrofa. To nie jest katastrofa. Ja pamiętam, przy minus 25 na bosaka biegałem po śniegu. I jakoś się nic mi nie stało. A to jest pogoda. Sypie niesamowicie. Także, więc chyba dla bezpieczeństwa nie będę nigdzie się wybierał. Posiedzę tutaj. Przeczekam tą paskudną pogodę. Płatki takie wielkie tego śniegu, że ho. Ale on będzie chyba szybko się topił. Do następnego filmu. Pozdrawiam. Piszcie Onicowi seniorowi, aby więcej mówił na swych materiałach, gdyż z 25 minut tylko 9 udało mi się zmontować.